pół wieku w ruchu ludowym świętowali Mieczysław Bagiński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, i Józef Mioduszewski, trzykrotny poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia PSL. Z okazji okrągłego jubileuszu obaj politycy przyjęli wiele życzeń, ciepłych słów, a od przewodniczącego PSL Waldemara Pawlaka otrzymali zegarki z grawerem. Uroczystość odbyła się w miniony piątek w motelu Zacisze w Piątnicy. Przybyło na nią ponad 100 gości ze świata polityki, samorządowców i działaczy społecznych. Były życzenia, toasty i wspomnienia, bowiem wielu z zaproszonych gości to właśnie jubilaci, wprowadzali w tajniki działalności społecznej i politycznej. Jesteśmy tutaj, aby dziękować naszym kolegom, którzy 50 lat pracując na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Ludowego, potwierdzają, że jest to partia ze tradycjami sięgającymi 117 lat, z dużym dorobkiem, ale także jest to partia, w której funkcjonują ludzie odpowiedzialni, którzy właśnie mogą cieszyć się i mogą dzisiaj świętować 50-lecie działalności, które jest akceptowane przez społeczeństwo i przez wyborców, którzy potwierdzają to podczas wyborów. I myślę, że potwierdzając definicję polityki, która często jest wymieniana, a brzmi, że polityka jest ciągłym procesem naprawiania świata, który nigdy się nie kończy. Myślę, że także ci nasi dzisiejsi jubilaci jeszcze są wiele w stanie zrobić dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla Ruchu Ludowego, ale także nasi młodzi koleżanki i koledzy, których w dniu dzisiejszym przyjęliśmy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, będą służyć społeczeństwu i ziemi województwa podlaskiego, a wszystkich Państwa zachęcam do wspierania naszych działań i myślę, że powinniśmy się szczycić tym. My osobiście, ja jestem dumny z moich kolegów, uważam ich za profesorów, za nauczycieli w Ruchu Ludowym. Od nich wszyscy wiele się uczyliśmy, nadal się uczymy i chcemy czerpać z ich dorobku partyjnego, zawodowego, aby móc służyć ludziom ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Dzisiaj cały PSL, można powiedzieć, obchodzi jubileusz 50 lat, bo tak naprawdę dwóch jubilatów. Czy pan ma okazję i przyjemność znać osobiście obu jubilatów? Moja osoba zna obydwóch jubilatów, pana posła Józefa Mioduszewskiego, jak również pana wojewodę i przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, pana Mieczysława Bagińskiego. To oni wprowadzili mnie w tajniki, w środowisko Ruchu Ludowego. To oni rekomendowali moją osobę na członka Polskiego Stronnictwa Ludowego. To dzięki nim jestem tu, jestem członkiem i godnie będę reprezentował. Mam nadzieję, że również doczekam takiego pięknego jubileuszu, jak oni, 50-lecia przynależności do tego ruchu. Bo to jedyna partia taka, która ma 117 lat. Partie się zmieniają, barwy się zmieniają, a ludzie, ci właśnie w osobach pana posła Józefa Mioduszewskiego, jak również pana przewodniczącego Mieczysława Gińskiego, są dowodem na to, że warto być trwałym swoim ideom, swoim ludziom, tym, którym całe życie służyli i w pracy zawodowej, i w pracy politycznej, i również w pracy społecznej. Tak naprawdę widzę, że w bardzo ciepłych słowach pan wyraża się o jubilatach. Wiele pan im zawdzięcza. Tak, ja jestem dzisiaj, pełnię funkcję prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i to dzięki panu przewodniczącemu Mieczysławowi Bagińskiemu PKS Łomża jest spółką skomunalizowaną, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To dzięki jego zabiegom doszło do głosowania, na którym to przyjęte zostały 5 PKS-ów Województwa Podlaskiego. W dniu dzisiejszym odbył się zjazd powiatowy Ziemi Łomżyńskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego i rekomendacją kolegów zostałem wybrany członkiem władz miejskich, członkiem władz powiatowych, powiatu łomżyńskiego, jak również jestem delegatem na zjazd wojewódzki. Jubilaci, obchodząc 50 lat w strukturach Ruchu Ludowego, nie kryli wzruszenia. Przyznawali, że związanie drogi z PSL-em było przyczyną wielu radości i okazją do pomocy innym. W tym roku mija półwiecze od chwili, kiedy jest pan związany ze strukturami Stronnictwa Ludowego. Można powiedzieć, że w takim razie no, ogromna wierność polityczna. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że ten czas szybko leci,
ale niestety. Natomiast no, nigdy mi się nie przydarzyło w żadnym tam odstępstwie do różnych piastów i innych pokrewnych odszczepów, bo jestem zdania, tylko w głównym nurcie się dobrze płynie. To dlaczego właśnie PSL? Czy to jest w pewnym sensie recepta na dzisiejsze czasy, pana zdaniem? No, ja pochodzę ze wsi, mam trochę tradycje ludowe, dlatego że i ojciec był w ruchu ludowym, natomiast i uważam, że no, my ludowcy, ludzie ze wsi nie musimy i nie potrzebujemy nic innego szukać, jak mamy taką tradycją uświęconą naprawdę dobrą organizację. Pan trzykrotnie zasiadał w Sejmie, trzykrotnie. W tym momencie nie jest już pan posłem czynnym. W jaki sposób pan pomaga w takim razie ludziom? No, trzykrotnie rzeczywiście zasiadałem w kadencji drugiej, trzeciej, czwartej, natomiast cały czas jestem czynnym, społecznym działaczem ruchu ludowego, zasiadam wielu, to znaczy jestem działaczem również Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Radzie Społecznej Szpitala, w Radzie Krajowego Parku, Krajobrazowego Parku Narwiańskiego i w szeregu innych jeszcze, rozumiem, że nawet na emeryturze to brakuje czasu. Tak, ale że człowiek czynny jakoś tak trochę intensywniej żyje i może dlatego dłużej. Można powiedzieć, człowiek w kwiecie wieku, patrząc na pana, a 50 lat w tym roku mija działalności politycznej. Jubileusz ogromny. Dziękuję bardzo za taki ogląd mojej osoby i mego stażu. Ale taka jest prawda. Wtedy, kiedy byłem już pełnoprawnym obywatelem, wtedy zaproponowano mi na studiach przyjąć legitymację partii mojej klasy społecznej, z której wyrosłem, która mnie potem hodowała, czyli Stronnictwa Ludowego. Ona wtedy nazywała się Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ta partia. Potem nawet był krótki okres Polskie Stronnictwo Ludowe Odrodzenie, 2-3 lata. No i od kilkunastu lat jest to Polskie Stronnictwo Ludowe. Jedyne, które w nazwie ma polskie. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 20% poparcia w wyborach samorządowych 2 lata temu. A w okręgu łomżyńskim bywa 24-26%. Wydaje mi się, że w tym wyniku odnajdujemy chyba i strukturę społeczną tego regionu. A to, że jesteśmy potrzebni, to po owocach nas poznacie.